tam na stole szybki opening gry Salermo 43 od GMT. Gra traktuje o lądowaniu we Włoszech pod miasteczkiem Salermo na plażach. To w zasadzie było, wcześniej byli alianci lądowali na wyspach na Sycylii, teraz mniej więcej na głównym lądzie będą lądować, główne Włochy będą zdobywać i ta kampania rozpoczęła się, operacja chyba Avalanche, o ile dobrze pamiętam, rozpoczęła się 9 września, no ale po pierwszych sukcesach napotkali na silny kontratak niemieckiej 16 chyba dywizji pancernej i plus jeszcze innych elementów różnych dywizji spadochronarzy i piechoty, no i udany kontratak niemiecki zakończył się mniej więcej kilometr przed plażami, gdzie tam już alianci przyciśnięci do wody odrzucili wszystko, co mieli na swoim stanie. Skoordynowany atak lotnictwa i morski, tam bodajże 7 lotniskowców, mnóstwo samolotów dalekiego, bliskiego zasięgu, rzucili wszystkie siły, żeby ratować ten przyczółek, który tam zdobyli. No i w wyniku tego kontrataku, czy tego ataku zaplanowanego, skoordynowanego, udało się Niemców rozbić i wyniki temu później zdobyć też na północ od tych plaż Neapol, który był jakby kluczem do Włochy, że tak powiem. No i zobaczmy dalej, co się znajduje w pudełku na odwrocie. Na odwrocie widzimy tu przedstawioną mapeczkę, żetony przykładowe, czyli trudność gry piątka na granie w pojedynkę też średnio. Gra zawiera, tu gdzieś czytałem, dwie scenerie ośmioturowe lub 22-turową kampanię. Więc ja pewnie będę od razu jechał od kampanii. I mówią, że scenerię można w jeden wieczór 8-turową scenerię rozegrać. No pewnie tak jest, no ale kampanię też trzeba poświęcić na to tydzień czasu pewnie. No to otwieramy pudełeczko. No i w środku my zaczynamy od czarnej kostki do kolekcji. Czarna kostka od GMT, jeszcze takiej nie mam, no to chętnie przywłaszczymy sobie taką. Przewertujmy sobie teraz zasady. Pewnie są standardowe, jak do tej serii dla Marka Simonowicza. No tak, opis tu jednostek, pewnie nic nie jest dla znawczy, to jest wszystko normalne, czytelne. Widać morale, elite, low quality, artyleria, która się flipuje. Pewnie jakieś wsparcie. Tu jest opis jednostek, które są zmechanizowane, nie są zmechanizowane. Też się to przydaje dla różnego rodzaju zasad. Tu są pewnie jednostepowe jednostki, które się nie wliczają do staku limitu. Tu są markery. Mapeczka przykładowa z opisem jakichś egzampli ruchu, izoków i innych. To jest standardowy, widać w każdej instrukcji tego gry jest taki przykład. No i mamy dużo przykładów, co dobrze świadczy o tym, że gra będzie łatwiejsza do zrozumienia. Modyfikatory kombatu, rezultaty kombatu, 11 strona już jest, ucieczki i co dalej jeszcze jest. Advance After Combat. Oczywiście są jeszcze Breakthrough Combaty, czyli możemy się przebijać, się więcej adwansować, albo pewnie robić jeszcze kolejny atak. Tak to jest w tych grach. No, trzeba zobaczyć specyficzne zasady dla tej gry. Czy rzeczywiście tak samo jak w innych. Izolacja supply, artyleria, support artyleryjski, transport, widzę, morski, uzupełnienia, posiłki, to jest 82, tak powiedzmy, desantowa też brała udział w tym. Polski akcent to był
Jest kampania Avalanche, jak mówię. Polski akcent to były tylko okręty podwodne. Tam Batory nawet transportował ludzi. Dzik zatapiał. Piorun eskortował. Jeszcze były jeszcze te dwa jakieś niszczyciele, nie pamiętam. To jest kampania. Okej, mamy. Mamy wszystko opisane, jak rozpocząć tę kampanię. How to play, czyli jak wygrać tą scenerię. Łatwo powiedzieć, gorzej zrealizować. I tu mamy design noty. A, pokazane po prostu pierwsze tury. Jak ktoś rozgrywał, jak to się wykonało. No, może być ciekawe, ciekawe. Mamy przykłady. Pięknie. No i teraz indeks jest bardzo ważny w instrukcjach dla mnie, żeby nie szukać tego tylko po indeksie. No i zobaczmy teraz mapkę. Jest mapka. Mapka jak na Grid GMT jest bardzo mała, kompaktowa, duże heksy, więc dużo manewru tu nie będzie. Bardziej chyba mi się wydaje, to będzie taktycznie rozgrywane punktowe zaskoczenie niż jakieś wielkie manewry. Salermo, plaża, widać tu lądowania, niebieska, czerwona plaża, Roger Sugar, Anker. Tury opisane, tu są 22 tury po tej stronie. No, jak widzimy, no jest to dość mała mapa z dużymi heksami, no ale wykonane jest, widać, bardzo dobrze. Dobre. Następnie co mamy? Kampanię, Game and Valence Scenery. No, bardzo lubię coś takiego, żeby sobie położyć żetony, które w jakiej turze wchodzą, jakie są dostępne, jakie na starcie, gdzie mają stanąć. No, to jest dla mnie chyba must have w grach wojennych, w grach, gdzie mamy żetony. Na drugiej stronie mamy scenario S1-4 optional start, czyli opcjonalne zasady do startu tej scenerii. No, to też się liczy, że mamy, możemy rozegrać jakieś różnego rodzaju opcje, nie tylko kampania, która może być na przykład niezbalansowana, jak na przykład w Ukrainie 43, i próbować różnych modyfikacji. A po drugiej stronie mamy to samo dla, tylko strony niemieckiej. Kolejnym pomocą jest tabelka z wynikami, bardzo dobrze. Zdeterminowana obrona, wiadomo, w tym systemie jest coś takiego. Mamy tu jakieś nowe chyba D i H i P, co to znaczy H. Hold, partial success delay. Ok, no jest to zrozumiało mniej więcej. Izolacyjna tabelka rally, żeby się zebrać. Modyfikatory, no mamy już wszystko w jednym miejscu. Ten projekt R8 się zabiera z dwóch połączonych stron, czyli cztery mamy stron. No tu mamy, w środku są Sequence of Play, kolejne czarty z lądowaniem, z dropami, z jednostkami, typy jednostek. No bardzo dobrze, że tak coś jest, że nie muszę tego szukać. No i na ostatniej stronie jest terrain, efekty terenu i efekty tych wszystkich żetonów. To też jest bardzo dobrze, że nie muszę szukać już teraz, gdzie jest, co znaczy full retreat, jakie ma statusy, co ma autosupply do instrukcji, tylko jest jasno pokazane. I to jest pewnie dla drugiego gracza to samo, taki sam play rate. Zgadza się, zgadza się. Czyli mamy dwie sztuki, super. Nie ma pożyczania, każdy ma swój. No i przechodzimy do tego, co najbardziej tygrysy lubią, żetony. A żetony są tylko w jednej wycince, wyprasce. Dużo ich nie ma, no nie ma dużej mapy, nie ma dużo żetonów. Mniej więcej pół, no jest więcej ze strony amerykańskiej jednostek niż niemieckiej. Też są, o, City Battle, to jest też mechanika miasteczek pewnie obleganych, że trudniej się to zdobywało. Po drugiej stronie są, no to są rewersy tych żetonów. Mamy coś o pancerniku w aliancie Warspire brytyjskim. O, już się próbują wypchnąć. No to co, nie będzie chyba dużo wycinania, zaokrąglania. Pół godzinki roboty za okrąglanką i już jest gotowy.
No i tak się ta gra prezentuje. Dalej już nic nie było. Koniec pudełka i tyle. No ja ze swojej strony mogę zadeklarować, że na pewno zrobię jakąś rozgrywkę przykładową z tej gry, pewnie z całej kampanii. Będzie to pewnie solo rozgrywka, chyba że jakiś gracz się znajdzie, żeby tu tyle ze mną czasu spędzić i pograć. Ok, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia na następnych odcinkach. Nie wiem, czy z openingu, bo openingów często nie robię, ale pozdrawiam wszystkich widzów, dzięki za subskrypcje i lajki i wszystkie komentarze. Cześć, czołem.